z życia polarnika na stacji arktycznej Ziemia. Klimat się ociepla, ale ludzkość trwa nadal. Udaje się utrzymać dzięki temu, że rozwija transport samolotowy. Coraz więcej ludzi przemieszcza się nad ziemią tak naprawdę. Część ludzi nigdy właściwie nie opuszcza samolotu i cały czas i podróżuje i śpi i spędza całe życie po prostu ponad powierzchnią spalin w lekkim powietrzu, rzadkim, a w bąblu powietrza oczyszczonego, które jest przefiltrowane do wnętrza samolotu. W związku z tym daje się nim spokojnie oddychać, utrzymuje się tam odpowiednią temperaturę, wnętrze samolotu jest zawsze klimatyzowane. Ciągłe przemieszczanie się, fruwanie ponad powierzchnią planety. Placki te stały się poprzednio. Tankowanie w locie, w samolotach cysternach, samolotów cystern. No i pływanie po tych spalinach i oddychanie w przefiltrowanym do wnętrza samolotu powietrzu, odpowiednio skondensowanym. Przecież to jest za rzadko na zewnątrz, więc w związku z tym trzeba to powietrze najczystsze już filtrować. Filtrować i sprężać, żeby było, nadawało się do oddychania. Fantastyczna wizja lotnego świata, świata fruwającej nacji, fruwającej zabezpieczona żywność z grupki ludzi ponad tymi, którzy starają się żyć w spalinach. Oczywiście usypiają, umierają tak czy owak, czy w mieście, czy na wsi. Jednak samo ziarno nie zapewniało przetrwania. Zawsze się jakiś powód znajdzie. Tylko ciekawe, że w statkach to jak nie. Że jak na planecie giną ludzie, to się ich spali w krematoriach, nawet takich na samochodach wojskowych, w krematoriach przewoźnych. A na morzu to się wrzuca zwłoki do morza. No i tam je po prostu rybki objadają. Natomiast jak ktoś umiera w samolocie, który nigdy nie ląduje, który tankuje w powietrzu i ciągle lata, tak ktoś umrze, i to też coś trzeba z nim zrobić. No, krematorium do położenia samolotem, no to trochę ciężki. No, w morzu to się wrzuca do morza. A w powietrzu to wyrzuca się po prostu za burtę, czyli przez jakiś były kiedyś takie sypy w wysokich blokach, gdzie się śmieci by sobie wysypywało u siebie na piętrze do takiej szuflady wysuwanej. No i to musi być taka śluza też, żeby powietrze z samolotu nie uciekło, a żeby można było z niego coś wyrzucić po prostu. No to ale nie jest to takie proste, bo nie można otworzyć po prostu drzwi i wyrzucić przez okno czy przez drzwi. I trzeba te takiej śluzy wrzucać, żeby cokolwiek usunąć z samolotu. No tylko, że musiałoby jeszcze latać z szpitale z porodówkami, żeby społeczność się uzupełniała w tej na powietrznej fruwającej cywilizacji. Powietrze nie zdmuchnie nam z planety jeszcze długo, dużo dłużej niż na planecie wzrośnie temperatura.
zostanie ona zanieczyszczona, bo atmosfera zostanie zanieczyszczona. Więc jest taki moment, kiedy cywilizacja staje się efekt motyla, zaczyna się poruszać cała w powietrzu. Oczywiście oprócz tych, którzy startują i wylatują dalej. No tylko tak zastanawiam się, musi być jakaś stacja przesiadkowa, żeby z takiego samolotu można było kogoś przesadzić do rakiety. Bo rakieta, no z samolotu też startują rakiety, więc w związku z tym z samolotu też można polecieć dalej, wyżej. No i tak chyba można sobie wyobrazić przeprowadzkę na jakąś inną planetę, kolejną, bo Ziemia jest któreś z kolei po Marsie oczywiście, z którego już kiedyś żeśmy się wyprowadzili, po tym całym cyklu cywilizacyjnym. Ciekawa ta historia. Historia ludzkiej cywilizacji. Zaczynam postrzegać siebie jako plemię z tej wioski.